Jesteśmy w warsztacie Józefa. Co prawda mamy miesiąc wakacyjny, czas odpoczynku, ale myślę, że temat będzie adekwatny do odpoczywania, ponieważ chcemy mówić o modlitwie, a to jest takie szczególne doświadczenie, kiedy możemy odpoczywać w Panu Bogu. Dlaczego modlitwie? Ona jest jednym ze sposobów rozpoznawania Bożego marzenia o nas. Mówiliśmy już o innych warunkach, które trzeba spełnić, żeby rozpoznać Boże marzenie o naszym życiu, żeby móc je potem wypełniać i realizować. Jednym z tych warunków jest także modlitwa. Bóg mówi do nas od wewnątrz, mówi w naszym sercu. I tak było też w przypadku świętego Józefa. Czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, że mąż jej Józef był mężem sprawiedliwym. I oczywiście możemy różnie interpretować to sformułowanie, że był sprawiedliwy. Ale jedna z możliwości jest taka, że chodzi o to, że jego myślenie było uzgodnione z Bożą wolą. I to jest jeszcze rozłożone na dwie części. Bo nie tylko chodzi o to, żebyśmy rozpoznali, jaka jest Boża wola, żebyśmy ją uzgodnili z naszą, ale jeszcze chodzi o to, żebyśmy pokochali Bożą wolę i chcieli ją realizować. Ponieważ w tym pierwszym przypadku, kiedy rozpoznamy Bożą wolę, nie zawsze ona nam się podoba i możemy z niej zrezygnować. I tak szatan zrobił. On znał Bożą wolę, ale jej nie wypełnił. Natomiast trzeba ją jeszcze pokochać. I to pokochanie Bożej woli, rozpoznawanie jej wcześniej, dokonuje się także na modlitwie. I właśnie dlatego święty Józef jest też nazwany mężem sprawiedliwym. Ponieważ ma to głębokie pragnienie uzgodnienia Bożej woli ze swoją, a raczej odwrotnie. Chce, żeby jego wola poszła za Bożą wolą. I modlitwa na różne sposoby może być rozumiana i określana, definiowana. Chciałem się posłużyć tekstem z Ewangelii Mateusza, bo tak sobie wyobrażam, że kiedy Jezus mówi o modlitwie, kiedy uczy apostołów modlitwy, zwłaszcza Ojcze Nasz, ale wcześniej jeszcze parę warunków przedstawia, to tak sobie myślę, że on patrzył na swojego ojca, na Józefa i widział, jak on się modli. I patrząc na Józefa, na jego życie, na jego właśnie modlitwę, później o tym opowiadał swoim uczniom. I dlatego chciałbym do tych słów z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału nawiązać. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Myślę, że to jest takie piękne sformułowanie Jezusa, kiedy mówi o obłudnikach, czyli kiedy mówi o hipokrytach, czyli kiedy mówi o tych, którzy grają, o tych, którzy mają maski na twarzach. Chce nam powiedzieć, że na modlitwie nie możemy być jak w teatrze. Nie możemy grać. Nie możemy być teatralni. Nie chodzi na modlitwie o to, żeby odstawiać teatr przed Panem Bogiem. Ale chodzi o taki głęboki, prawdziwy, wewnętrzny spotkanie z Panem Jezusem. Głębokie, prawdziwe, wewnętrzne spotkanie z Panem Jezusem, które dokonuje się właśnie, kiedy ściągamy maski, kiedy nie udajemy, kiedy nie jesteśmy w teatrze, nie gramy przed ludźmi, ale właśnie chodzi nam o wewnętrzne, głębokie spotkanie z Bogiem. I dalej Jezus mówi o tym, że ty zaś, gdy chcesz się modlić, to jest taki pierwszy warunek modlitwy, że chcemy się modlić, że podejmujemy decyzję. Modlitwa nie zależy od uczuć, od emocji. Owszem, one wpływają na nas, ale modlitwa przede wszystkim jest decyzją. Ja podejmuję taką decyzję, ja chcę się modlić, ja idę w kierunku Pana Boga. Niezależnie od emocji, niezależnie od nastrojów, niezależnie od pogody, od tego, czy mam dobre samopoczucie, czy nie. To powiedzenie, że ja chcę, jest bardzo ważne. To jest fundament modlitwy. To jest moja decyzja. I ona może mieć różną jakość, jeśli chodzi o mnie, tak może mi się wydawać, ale dla Pana Boga to jest bardzo cenne, że ja chcę. I święty Józef chciał się modlić. On, jako mąż sprawiedliwy, miał to wielkie pragnienie, żeby uzgadniać swoją wolę z Bożą wolą. I później Jezus mówi następnie o tym, że wejdź do swej izdebki. Wejdź do swej izdebki. Wyobrażam sobie, że Jezus widział Józefa, który wchodził do izdebki osobnej i
i spotykał się z Panem Bogiem. Ta izdebka jest określana mianem słowa, słowem greckim tameion, czyli alkierz, czyli takie miejsce bardzo intymne, gdzie się chowa skarby, gdzie się chowa to, co najcenniejsze, a głównie gdzie spotykają się też małżonkowie. Więc jest to wyjątkowe miejsce, intymne, bardzo głębokie, skryte, tajemnicze. Możemy je odnieść do naszego serca. Możemy mówić o tym, że chodzi przede wszystkim o modlitwę serca. Niemniej na pewno też chodzi o jakieś takie miejsce zewnętrzne, które daje nam możliwość spotkania się z Panem Bogiem, gdzie inni nie mogą zaglądać i nie będą nam przeszkadzać. To jest też bardzo ważne. Więc to są tak jakby ściany tego domku, który budujemy na modlitwę. Fundament to ja chcę, a wchodzę do izdebki, to są te ściany, które sprawiają, że tworzę miejsce na modlitwę. A później czytamy zamknij drzwi. Zamknij drzwi. To jest milczenie. To jest wejście w ciszę. Bardzo ważne są te warunki zewnętrzne, które chcemy stworzyć na modlitwę, abyśmy byli w tym zewnętrznym odosobnieniu, aby nas nic nie rozpraszało, abyśmy powyłączali to wszystko, co gdzieś nam tam przeszkadza, nas rozprasza, abyśmy znaleźli też taki czas w ciągu dnia, gdzie naprawdę jesteśmy zamknięci, gdzie jesteśmy odosobnieni. To zamknięcie drzwi jest bardzo istotne, czyli cisza, bo w ciszy Bóg mówi, w milczeniu Bóg mówi, możemy Go usłyszeć. Następnie Jezus mówi, módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Jeśli chcesz się modlić, módl się. Ciekawe to jest. Ale to pokazuje, że potrzebujemy łaski Bożej do modlitwy, że modlitwa jest łaską, że owszem, to jest nasza decyzja, ale jest ona odpowiedzią na Bożą łaskę. My się modlimy o to, żebyśmy się dobrze modlili. Na początku ważne, żebyśmy zaprosili Pana Boga jako tego, który będzie nam tutaj w tej modlitwie towarzyszył. Niech Duch Święty przyjdzie, który jest autorem modlitwy, który jest autorem dobrej modlitwy w nas i niech się modli. To jest taki dach, który budujemy na tej izdebce, do której mamy wchodzić. I mamy już gotową konstrukcję, w której się zamykamy, w której chcemy spotkać się z naszym Panem Bogiem. I to, co jest takie ważne, o czym Jezus mówi, że Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Zastanawiałem się nieraz, o co chodzi z tym oddawaniem na modlitwie, że Bóg nam coś chce oddać. Przecież nic Mu nie pożyczyliśmy, że On ma nam coś oddawać. Są różne interpretacje tych słów, ale znalazłem takie dwie, że najpierw chodzi o to, że oddawać Bóg nam chce to, co nam obiecał. Bóg nam wiele rzeczy obiecał i na modlitwie będzie nam te obietnice oddawał. Będzie nam je spełniał, więc ważne, żeby modlitwa była takim wydarzeniem, gdzie Bóg może realizować swoje obietnice. Jeśli nie będziemy się modlić, to Bóg nie będzie mógł spełniać swoich obietnic, które nam złożył. I druga rzecz, to oddanie Tobie jest takim słowem, które odnosi się do małżonków, którzy nawzajem sobie oddają powinność małżeńską. Więc bardzo intymne takie słowo. I myślę, że Józef, kiedy się modlił, to miał taką świadomość, kiedy rozeznawał to Boże marzenie o swoim życiu, to usłyszał od Pana Boga, że Twoje plany małżeńskie, że to, co jest związane z małżeństwem, jest piękne, cudowne, ale ja Ci obiecuję, że oddam Ci takie rzeczy, że wprowadzę Cię w taki świat, który będzie o wiele piękniejszy, o wiele wznioślejszy, o wiele cudowniejszy niż to, co możesz osiągnąć przez realizowanie powinności małżeńskiej. To są mocne słowa i bardzo takie odważne, ale myślę, że uprawnione. Że na modlitwie święty Józef odkrywa, że warto zrezygnować z tych swoich małżeńskich marzeń, tylko małżeńskich, takich ludzkich, na korzyść tego, co Pan Bóg obiecuje, że On mu odda o wiele więcej, o wiele bardziej, o wiele mocniej niż to, co on sam jest w stanie sobie wyobrazić. I kolejna rzecz, o której myślę warto wspomnieć. Jezus mówi, żeby nie być na modlitwie gadatliwym jak poganie. To chodzi o to, że poganie mieli taki sposób modlitwy, że wymieniali
wszelkie przymioty Pana Boga, mnożyli te przymioty i bali się, żeby żadnego nie uronić, po to, żeby bóstwo się nie obraziło, więc to takie magiczne podejście do modlitwy. A Jezusowi chodzi o taką głęboką prostotę, o taką zwyczajność, o to, żeby wręcz w pewnym momencie nawet zamilknąć, jak powie Hiob, położyć palec na usta i zacząć słuchać Pana Boga. I widzimy w życiu Józefa, że on nic nie powiedział, żadnego słowa nie wypowiedział. On był człowiekiem milczenia, człowiekiem niegadatliwym w ogóle. I dzięki temu mógł słyszeć Pana Boga, mógł zgodnić swoją wolę z Bożą wolą. W tej ciszy, w którą go Bóg zaprosił, wcześniej ją przygotował przez to wszystko, o czym wcześniej mówiliśmy. Tak więc to milczenie Józefa jest bardzo wymowne. Ono nas uczy tego, że modlitwa może być właśnie w takiej postaci, że nie musimy nawet wiele mówić, że nic nie możemy mówić, a stanąć po prostu przed Panem Bogiem. I teraz ważne jest jeszcze to, co na końcu wspomina Jezus. Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. I to jest ważne takie rozróżnienie, że Bóg wie, czego nam potrzeba. My wiemy, czego chcemy. Jest to pewna różnica, że ja wiem, czego chcę, ale czy to jest mi potrzebne? Więc Józef wiedział, czego chce. Chciał małżeństwa z Maryją, a Bóg wiedział, że to mu nie jest potrzebne. Że to małżeństwo z Maryją w takiej postaci, w jakiej on sobie wymarzył, nie jest rozwiązaniem pełnym, optymalnym, bo Bóg ma jeszcze lepsze, że Bóg ma jeszcze większe, że to, co Bóg wymyślił, jest bardziej potrzebne Józefowi. I czasem jest tak, że przychodzimy do Pana Boga z tym, co chcemy, z naszymi zachciankami, jak małe dzieci, a Bóg powie, to ci nie jest potrzebne. I kiedy postawimy się w sytuacji rodziców, czy dziadków, opiekunów, dzieci, to widzimy, że często tak się dzieje, że dziecko przychodzi ze swoimi zachciankami, z tym, czego chce. Dzisiaj wielu ludzi nawet nie wie, czego chce i to jest już w ogóle porażka. Ale przychodzę i mówię Panu Bogu, to chcę, to chcę, to chcę. A Pan Bóg mówi, to ci nie jest potrzebne. I właśnie na modlitwie dowiaduję się, czy to, czego chcę, jest mi potrzebne, czy też nie. Na modlitwie chodzi o to, żebym ja został przekonany przez Pana Boga, że On ma rację. A nie chodzi o to, żebym ja przekonał Boga, że ja mam rację. Po to jest modlitwa, żeby uzgodnić moje myślenie, moją wolę z Bożym myśleniem, z Bożą wolą, żebym mógł pójść za tym, co Bóg wymyślił o moim życiu. To nie jest proste, to nie jest łatwe, to często kończy się snem, kończy się takim dramatem, który jest bliski śmierci. Dlatego święty Józef 4 razy przeżywał taką śmierć i prawie. Ufam, że te sny, które przeżywał, były właśnie taką mocną, głęboką modlitwą, gdzie była łamana jego wola dla jego dobra, gdzie on musiał tę swoją wolę poskromić i zgodzić się na to, że jednak to, co Bóg mówi, jest bardziej potrzebne Józefowi niż to, co on sobie wymarzył czy wymyślił. Zapraszam was w ten czas wakacyjny do takiego głębszego spotkania z Panem Bogiem na modlitwie, do pójścia za tymi słowami, które mówi Ewangelia, żebyśmy zasmakowali, że modlitwa jest cudowną sprawą. Owszem, nie jest prostą, ale jej owoce są dla nas bardzo owocne, szczęśliwe, błogosławione. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in